Bart Wrocław. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam Jaguara XF 2 litry EcoBoost znanym nam silnikiem dwulitrowym turbo montowanym w innych Jaguarach, Fordach, Land Roverach, Range Roverach, Evoque między innymi. Silnik o mocy 177 kW, czyli 240 koni mechanicznych spalał dotychczas około 12 do 15 litrów benzyny. Będzie palił tyle samo gazu plus około 2 do 3 litrów gazu w celu przewietrzenia, przedmuchania wtryskiwaczy benzynowych, które znajdują się bezpośrednio w komorze spalania i gdybyśmy ich nie chłodzili benzyną, to na pewno by nam się spaliły, zapiekły i przestały działać w bardzo krótkim czasie. Bardzo pięknie prezentujący się Jaguar w specjalnym białym kolorze, a od dzisiaj jeszcze bardziej ekologiczny i ekonomiczny dzięki instalacji gazowej firmy KME z reduktorem typu Magic Power i wtryskiwaczami Phoenix zamontowanymi gdzieś tam pod tą obudową. Obowiązkowo dwa filtry fazy lotnej, by spokojnie zasilić ten silnik z obydwu stron wtryskiwaczy, z zapętleniem oczywiście i z bardzo wydajnym reduktorem. Oczywiście sercem, a właściwie mózgiem tej instalacji gazowej jest sterownik KME Nevo Skydirect 2, który obsługuje tego typu silniki bez najmniejszego problemu. Jaguar od dzisiaj będzie jeździł o połowę taniej, ale nic nie straci ze swojej elegancji i ze swoich wszystkich największych walorów jezdnych. Bardzo ładny i elegancki środek jak na Jaguara przystało, z białą skórą wskazującą, że auto być może jest z rynku amerykańskiego, aczkolwiek deska rozdzielcza już to całkowicie nam wyjaśnia i już wiemy, że na pewno przyjechał zza oceanu. Bezkluczykowy rozruch silnika. Wyjeżdża nam w tym momencie piękna gałka zmiany biegów ze specjalnym logo. A my domontowaliśmy tutaj jeszcze przełącznik benzyna-gaz. Właściwie to nie domontowaliśmy, na razie go tylko doprowadziliśmy do komory, do przedziału pasażerskiego, bo będzie ten przełącznik w specjalnym miejscu montowanym, do którego w tej chwili nie mieliśmy takiej sposobności. W tej chwili już widzimy, że silnik pracuje na gazie. Widzimy to po tej skrajnie lewej diodzie świecącej na biało i dodatkowo po tej tęczowej paradzie wszystkich diod po prawej stronie, które po pierwsze informują nas, że jedziemy już na gazie, a po drugie informują nas o stopniu napełnienia zbiornika gazu. Zbiornika gazu, który został zamontowany w miejscu po kole zapasowym. Jest to dość duży zbiornik, bo ma pojemność 71 litrów brutto. Można do niego zatankować około niecałych 60 litrów gazu. Licząc na to, że auto będzie spalało w tej chwili około 12 litrów gazu, średnio powiedzmy, to auto powinno przejechać bez tankowania około 500 km. Jest to chyba wystarczająco dużo. Po tych 500 km można podjechać na stację tankowania i zatankować sobie tego taniego i ekologicznego paliwa za pośrednictwem tego oto wlewu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Wszystkich tych, którzy chcieliby również tankować sobie gaz za 2 zł, zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już jeżdżą na gazie, zapraszam do nas na serwisy, naprawy, przeglądy swoich instalacji gazowej. Natomiast wszystkich tych, którym spodobał się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w alternatywnych źródłach zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 25 lat. Tymczasem na gazie, hej!